Myśmy chłopcy, dziesięciolatki, grali na podwórkach, ulica na ulica, piłka szmacianna, takich piłek i takich, takich butów nie było, prawda? To myśmy podwójne, to potrójne skarpetki ubierali i tak myśmy grali. No ale każdy zawsze marzył, młody chłopak, żeby grać w Górniku Zabrze. Powstała ta sekcja ta z tego Zjednoczenia Zabrze Piłkarska. No i tak to pomału poszło do góry. Ja zacząłem gimnastykę już w 50 roku, jako gimnastyka przyrządowa. To co jest, to widać na kółkach i na to. Ja pracował na zabrzańskiej fabryce maszyn górniczej. I tam większość zawodników pracowały w oddziale tak zwanym remontowym. Jeszcze ja grałem w Pogoni Zabrze, jeszcze wtedy nie myślałem o Górniku. No to my z kolegami chodzili na te mecze. To tam w tej chwili, gdzie są te zabudowania, to wszystko były pola. A Górnik, pierwsza drużyna się nie rozbierała na stadionie, tylko tam w takim mieszkaniu. No i to zawsze my przychodzili i czekali na tych zawodników, którzy przyszli i żeby nas prowadzili na boisko, bo wtedy jak wzięli nas, no to my tak chodzili, żeby oni nas zabrali. Pierwszy bramkarz w Górniku był z Konkordii Zabrze, on się nazywał Procej. On tu miał jeden palec mniejszy, on był malarzem, no to potem od tego pamiętam, za nim Kaczmarzyk, Machnik, ale jeszcze był jeden. Za nimi to był Kostka. Ja pracowałem w elektrowni, był czas, że elektrownia miała 3 autobusy, ale to są lata 70, ale w latach 50 Górnik wszedł do pierwszej ligi, no to Star 20, te polskie samochody, Plandeka od latem odkryta, byli ci rzędy ławki, ulice byli śrutowe, nie tak jak dzisiaj, asfalt śrutowy, za nami tumany, to nim żeśmy przyjechali, jak żeśmy przyjechali do Krakowa, czy z Krakowią, czy z Wisłą, no to najpierw nad Wisłę, nad wodę umyć się, bo byśmy byli umrosani jako miniarze, no i później na mecz, no ale zadowoleni byliśmy, że kibicujemy Górnikowi, no Górnik już wtedy był, już popularny był. Jak Górnik tu grał, to oni jechali na mecz do Radzionkowa. To oni ciężarowym autem jechali. Auto się zepsuło, ci czekali tu na nich i powiedzieli, no to będzie mieć walkowerem. No żeby tam dojechać, naprawili jakoś to auto, a trener włodarz powiedział, nie, to nie ma co. My się tuż rozbieramy u nas, gotowe, nie? Wsiadamy, przyjadę auto, 15 minut spóźnienie, tam pisze, i prosto ze samochodu ciężarowego, prosto na boisko, żeby nie tym. I wtedy był remis, grali o wyjście chyba do pierwszej ligi, był wtedy remis.